Cześć, tutaj jeździmy dla Tereni. Zapraszam na kolejny odcinek. Coraz bliżej, coraz bliżej jestem domu już. To jest zupełnie dla mnie nowa trasa. Jadę nad jeziorko, a właściwie nad Zaporę, do miejscowości, która się nazywa Boży Gniew. Sprawdzimy, czy rzeczywiście zasłużyła na tę nazwę. Dziś nie jestem sam, jest ze mną czapeczka rowerowa Tereski. Na szczęście jadę w kasku i nie widać, jak w niej wyglądam, bo jest trochę przymała. Gdybym zdjął kask, to mógłbym przypomnieć zapewne wielu osobom biskupa z Daszka. Jak widać, trasa jest przepiękna. Jadę sobie teraz lasem. To nawet dobrze, bo dzisiaj dosyć mocno wieje, to mam chwilę przerwy od wiatru. Nie no, po prostu cudownie. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Jest, jest, jest. Jest Boży Gniew. No to zobaczymy, czy zasłużył na tą nazwę, czy nie. Boży Gniew. Ha. We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, tak wygląda Boży Gniew. To cóż. Dobra, ładuję baterię i jadę jeszcze gdzieś. Polska jest piękna. Miałem tylko trochę nadrobić z tego zalewu. Miałem tylko trochę nadrobić, a wyszło jak zawsze. Powiat dzierżoniowski, góry, lasy. Nie wiem, gdzie jestem. Tak tylko czuję, że powinienem tam jechać. Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, smoke. Dzisiaj była bardzo wyjątkowa pogoda, bo różnica w temperaturze, jaką odnotował mi licznik, wynosiła 10 stopni. Najchłodniej było 19. Najgoręcej 29-30.
zapisne wariactwo. Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej i do domu dojadę znów. Coraz bliżej jestem domu już. Teraz wszyscy razem, albo ja sam. Ciekawym niech będzie to, że na takiej trasie powyżej 100 km czasami 1 mm, czasami 1,5 w lewo, w prawo, do góry, do tyłu znacząco poprawia komfort jazdy w miejscu, gdzie siedzimy.